Znajdujemy się na placu budowy ulicy Chrobrego. Tą ulicę wykonujemy w całości od początku, a więc zaczynamy od wszelkich instalacji, a więc kanalizacja burzowa, kanalizacja, oświetlenie, no i budowa w ogóle od podstaw. Tą ulicę budujemy z dofinansowaniem z programu modernizacji dróg lokalnych z Urzędu Wojewódzkiego. I na tą budowę dostaliśmy dofinansowania około prawie 1 100 000 zł. Cała inwestycja to jest 2 150 000. Termin wykonania, mniej więcej w wrześniu powinna być ulica oddana. Połączy nam ulicę Pawłosiowską z ulicą Siemińskiego, która umożliwi dobry dojazd, a zarazem otwiera nam też nowe tereny, gdzie znajduje się bezpośrednio przy zakładach mięsnych, więc no, staramy się modernizować, a zarazem i budować, bo tutaj jest nie tyle modernizacja, co budowa nowej drogi. Mamy dużo w tym roku zaplanowanych remontów dróg, ale w takim programie jak ten, tylko to jest jedna z dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego. Owszem, przygotowujemy się do składania wniosku następnego, który będziemy mogli składać w jesieni. Przygotowujemy w tej chwili projekty i zobaczymy, jakie warunki ogłosi nam Urząd Wojewódzki na dofinansowanie, więc będziemy takie ulice zgłaszać. Ponadto będziemy remontować bardzo dużo ulic i chodników zgodnie z tą inicjatywą burmistrza, gdzie przekazał po 200 tysięcy złotych na każdą dzielnicę. To jest 1 400 tysięcy złotych przekazanych po prostu na budowę, modernizację i odnowę, powiedzmy, remonty chodników. Więc to jest duża kwota. Oprócz tego wcześniej mieliśmy przeznaczone fundusze na remonty ulic w okolicach też 1 000 000 złotych. Następna, powiedzmy, część inwestycji, która jest współfinansowana razem z powiatem na drogach powiatowych, więc też mamy, tam jest 5 ulic przewidzianych i jeden most do remontu, także w tym roku po raz pierwszy miasto Jarosław bardzo dużo inwestuje w odnowę, w remonty i w budowę nowych dróg na terenie Jarosławia.